Mariusz Grabowski po Gali Tymek z Boxing Night 13. Gali, no, która chyba nie ułożyła się tak, jak ty byś to sobie wymarzył. Witam serdecznie. No wiadomo, wszystko robimy dla kibiców i chcemy wygrywać, żeby nasi zawodnicy wygrywali, ale jak wiemy, na tym jak się z reguły są zawsze wyrównane walki i to ta gala dzisiaj pokazała, że nie było faworytów. Ja od samego początku mówiłem i twierdziłem, że Kusanow nie przyjechał tylko się przewrócić, tylko po prostu przyjechał wygrać. No i to w walce wieczoru Tymek z Boxing Night 13 pokazał i zrobił, bo ja myślę, że tutaj Robert był za bardzo rozluźniony w tej drugiej rundzie. No, zresztą to było widać jak on z końcówka pierwszej rundy przyspieszał i myślę, że tutaj taki był plan Kusanowa, żeby po prostu to punktować w tych końcówkach, no i to robił, no i niestety przykro, co zrobić. A ty będziesz chciał doprowadzić do rewanżu? Wiesz co, no, na pewno o tym myślimy, zaraz siądziemy tutaj z Marcelem i z całym sztabem Tymek z Boxing i będziemy analizować i no na pewno tak, bo wiadomo, że tutaj po walce i Robert i sztab Roberta Parzęczewskiego mówią o rewanżu. No myślę, że na razie Robert niech dojdzie po siebie, przeanalizuje, bo myślę, że naprawdę pewnie do tej pory jeszcze nie wie, o co chodzi, ale no wiadomo, że to jest boks, zdarza się, nie ma co przeżywać, po prostu trzeba zawijać rękawy i pracować dalej. A myślisz, że to może być takie solidne zastopowanie kariery Roberta, czy po prostu porażka, ale idziemy dalej, to wszystko da się dość szybko odbudować? Na pewno nikogo nie skreślamy, bo wiadomo, że jedna czy dwie porażki nic nie dają. Tutaj potrzebujemy emocjonujących, wyrównanych walk, żeby odbudować troszkę ten polski boks. Wiadomo, że tutaj my nie kalkulujemy, nie dobieramy tak tych rywali, żeby po prostu przyjechali, się przewracali, tylko po prostu, żeby dawali wyrównane pojedynki. I ta gala pokazała, że takie pojedynki były i myślę, że stopniowo pniemy się do góry. A co do Roberta Parzęczewskiego, to myślę, że tutaj nikogo nie przekreślamy po przegranej walce, bo dzisiaj widzieliśmy, że tych niespodzianek było sporo tak naprawdę. Ale mówię, no, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba po prostu zawijać rękawy i brać się do pracy i pracujemy dalej. No mówisz o wyrównanych walkach, taki właśnie był pojedynek Ślusarczyka z Czyżykiem. No i to też, no, trzeba sobie powiedzieć szczerze, no, sensacyjna porażka Sebastiana. Ja wiem, czy sensacyjna, no i ja mówię, no chcemy, dobieramy te walki, żeby były równe i tutaj mogła każda walka iść dwie strony, czy Ślusarczyka z Czyżykiem, czy Kuździenia z Salaburą, czy jakieś jeszcze inne walki, dlatego mówię, nie ma co tam bardzo przeżywać, trzeba po prostu robić swoje. Jedna porażka nie przekreśla nikomu przygody z boksem, bo mówię, do kariery tych zawodników to jeszcze na pewno brakuje. Oni mówią o karierach, a tutaj na pewno jest przygoda, tak samo jak ja się bawię boksem, myślę, że i oni powinni się bawić. Dlatego myślę, że tutaj spokojnie, małymi kroczkami idziemy dalej. Podczas tej gali wracał po porażce właśnie przed czasem, podobnej w sumie porażce, Łukasz Wierzbicki. I ten rywal był taki fajny, no bo niby groźny, a bezpieczny. Takie niby pogonił, ale wiadomo było, że to będzie ciekawym, odpowiednim rywalem na taki powrót. Jak będzie z Robertem? To oczywiście to nie poważne w tej chwili mówić o rywalach, tak by konkretnie, ale będziecie się śpieszyć, bo już Robert był na takim wysokim poziomie, czy też będziecie go mozolnie próbowali teraz odbudować? Nie, no myślę, że taką jedną walkę pewnie na odbudowanie trzeba mu dać, żeby po prostu poczuł ten boks i poczuł głód tego boksu, bo ja myślę, że tutaj troszkę przekalkulował, bo widzieliśmy, Robert już się zrobił biznesmenem, tak? I dlatego myślę, że też go troszkę to zgubiło i ta pewność siebie. Myślę, że tutaj musi przeanalizować i cały narożnik, cały sztab, żeby po prostu w jakiś tam sposób to nadrobić. A co do rywala, no to mówię, no to na pewno jakiegoś pewnie na odbudowanie, no na pewno mu nie damy Kusanowa od razu przy kolejnej walce, ale myślę, że po jednej walce jakąś na odbudowanie, jak się pokaże dobrze, poczuje ten good box, to myślę, że walkę z Kusanowem zrobimy. Ja myślę, że tam w kuluarach już Mateusz Tyryc już wybiera numer do Kusanowa i jego ekipa, tak? No myślę, że nie bardzo, na pewno na razie nie chcę nic mówić, myślę, że nie ma takiej opcji na tą chwilę, żeby poza naszą grupą i w Polsce zaboksował Kusanow. Laura Grzyb, to po raz pierwszy na punkty, to jest taka nowa gwiazdeczka, rośnie w grupie Tymex, znanej z boksu kobiecego. No tak, wiadomo, ja lubię kobiety,
które boksują, które walczą, no dlatego myślę, że dobrze nam to wychodzi. Wiemy dobrze, że dzisiaj Ewa czeka na pojedynek o Mistrzostwo Świata, wiemy, że Sasza Sidorenko czeka na pojedynek o Mistrzostwo Europy, wiemy dobrze o tym, że obiecywaliśmy Laurze Grzyb Mistrzostwa Europy, myślę, że do tego mistrzostwa doprowadzimy niebawem, no i tak jak powiedziałeś, Tymek stoi kobietami, ładnymi kobietami, dlatego w tą stronę idziemy. No właśnie chciałem zapytać o ten pas mistrzyni Europy i walkę Laury Grzyb. To się wydarzy z Niną Pawłowicz, z którą też no, miała się tutaj zmierzyć? Tak, tak planujemy. Nie wiemy w jakim to będzie terminie, czy to będzie w tym terminie, myślę, że nie listopadowym, bo nie na listopad nie zdążymy, ale być może tak sobie po cichu planuję, że na termin grudniowy byśmy mogli to zrobić, jeśli wygramy przetarg i dogadamy się. Co do Serbki, która ma walczyć z Saszą Sidorenko, być może zobaczymy dwa pojedynki o Mistrzostwo Europy na jednej gali. Gdybyś miał z tych dzisiejszych pojedynków, bo kilka było naprawdę fajnych, efektownych, wybrać taką najlepszą walkę wieczoru, jaki to byłby pojedynek? Najlepszą walkę wieczoru. No wiadomo, że ludzie lubią nokauty, no na pewno walka wieczoru była dla kibica i dla oka do oglądania na pewno dobra. Wiadomo, że niespodzianka i nas trochę to boli. Wiadomo, dobra walka była Czyżyka z Ślusarczykiem. Na pewno dobra walka była Kuździenia z Salaburą i na pewno jestem bardzo zadowolony z Kuździenia, bo wiemy dobrze o tym, że tutaj po walce w Arłamowie z Oskarem Kapczyńskim Salabura to widziałem, słuchałem w programach, że był prospektem i po prostu na pewno dobrze rokuje, stąd jestem tym bardziej zadowolony, że po prostu to mój zawodnik wygrał, tym bardziej, że z kontuzją. Chłopak płakał od środy, po prostu nie wiedział co robić, czy zaboksuje, a chciał bardzo i te wszystkie blokady doktora Ficka w jakiś tam sposób pomogły, no ale już wiemy dobrze, że już po gali czy po walce ten ból narastał i dlatego myślę, że tym bardziej podwójnie jestem zadowolony z tej walki. A co do reszty walk, no to wiemy, że walka Michała Leśniaka no po prostu się odbyła, walka Damiana, tylko Łukasza Wierzbickiego na powrót z Gratim, no na pewno była fajna, ale nudna, wiadomo, że trzymał ten Łukasz na dystans Grattiego i w jakiś tam sposób nie dał sobie krzywdy zrobić. A co poza tym, no też dobrze zaboksował Jasiewicz, wiadomo, że on stawia pierwsze kroki na zawodowstwie, no ale walka też była fajna, bo tutaj Denis Mądry no, na pewno postawił dobre warunki i to jest bardzo dobry chłopak. Też trzeba mu dawać szansę, żeby po prostu się pokazywał w promocji i na telewizyjnych antenach. Dlatego myślę, że tutaj wszystko wyszło tak, jak powinno być. No wiadomo, przegrane dwie walki wieczoru i walka Ślusarczyka, no ale nie załamujemy się, wszystko dla kibiców. To już kończąc, coś o planach. Kiedy następna gala Tymeksu, jak to wygląda? Wiesz co, nie ukrywajmy, że mamy trzy terminy. Ten termin kolejny, 24 października, bodajże planujemy z Mateuszem i to będzie prawdopodobnie gala MB, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, bo dzisiaj troszkę było niespodzianek i każdy w jakiś tam sposób jest zdenerwowany. Następnym terminem jest 21 listopad. Myślę, że w tym terminie wystąpi Damian Wrzesiński w walce wieczoru. I Czekamy jeszcze na terminy grudniowe, bo wiemy, że bodajże Krzysiek Głowacki ma termin, nie wiem, czy 12, czy 19 i tutaj się tak rozbija, czy po prostu w którymś terminie z tych terminów zrobimy, ale na pewno mamy jeszcze trzy terminy w tym roku. Dzięki. Dziękuję. Dzięki.